sytuacja z meczu w Katowicach. Popatrzmy na zawodnika drużyny obrony. Zawodnik ten zablokował swojego przeciwnika, inicjując blok z niewidocznej strony. Blok jest z całą pewnością bardzo silny, a w dodatku obrońca blokuje całym ciałem, nie próbuje użyć dłoni. Zgodnie z przepisami 2.3.7 oraz 9.1.18 taki kontakt jest nielegalny. Jest to przewinienie osobiste, niedozwolony blindside block. W tej akcji na boisku powinny pojawić się flagi.